Siema, z tej strony Łezif, jeszcze tak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba, dzwonem, do wejścia mojego Instagrama Łezifyty. Zapraszam was również do napisania w komentarzu Ziemia, a ja wam przypnę serduszko. Także każdy komentarz o treści Ziemia serduszkuje, także piszcie w komentarzu Ziemia, a ja wam przypinam serduszko. No i słuchajcie, witam was w pierwszym odcinku z Fortnite Sezon 2. Dokładnie tak, jest to pierwszy odcinek z Fortnite Sezon 2, bo w sumie ostatni odcinek, no to tak jak powiedziałem, po prostu był nagrywany wcześniej. A teraz ten odcinek po prostu jest w końcu po tym, jak pobrałem aktualizację. Także naprawdę kozacki odcinek się szykuje, ponieważ będzie on z błędu na expa, więc koniecznie widzowie oglądajcie dzisiejszy film do końca. No i pamiętajcie, że każdy komentarz o treści Ziemia przeze mnie będzie serduszkowany. Ja oczywiście już zapraszam was do oglądania, a film, tak jak powiedziałem, jest naprawdę kozacki i koniecznie obejrzcie od początku do samego końca, ponieważ będę przedstawiał tam bardzo ważne rzeczy. Dobra widzowie, więc teraz przedstawiam wam mapkę na nieskończonego expa. Dokładnie tak, przedstawiam mapkę na nieskończonego expa, która będzie naprawdę kozacka i będzie naprawdę mocna, widzowie. Będziecie mogli z niej zdobyć naprawdę mnóstwo expa, także spokojnie widzowie i oglądajcie do końca. Także dobra, teraz zapraszam po prostu do wejścia tutaj w lupkę i wpisania sobie kodu do tej mapki. A kod mapki jest bardzo prosty. Tak jak powiedziałem, kod do mapki jest bardzo prosty. W ogóle gra na niej teraz 3000 osób, ale to nie ważne kompletnie, widzowie. Więc kod do mapki to jest 37413011 3889. No i naprawdę, tak jak powiedziałem, kod do mapki jest bardzo prosty. No i słuchajcie widzowie, jeden co musicie zrobić, to jak sobie wybierzecie tą mapkę, to jeden co musicie sobie robić, to tutaj kliknąć w grę prywatną. No i oczywiście zagrać na tej mapce. I naprawdę, tak jak powiedziałem już wam na wstępie w sumie, no to mapka jest naprawdę OP i naprawdę działa. I naprawdę działa kozacko. Dobra widzowie, a więc jesteśmy już na mapce. No i generalnie, no to już zdążyłem tutaj wbić w ogóle kolejny level, także to jest niesamowite. Więc generalnie, no naprawdę kozacko. Ale teraz przedstawię wam generalnie to, jak ta cała mapka działa i w jaki sposób możemy tutaj po prostu w bardzo szybki sposób zdobyć mnóstwo levela. Więc generalnie chyba musimy iść w to miejsce, chyba, nie wiem, albo w to miejsce. Tak widzowie, dokładnie to nie pamiętam, gdzie się szło, ale chyba gdzieś tutaj. I dokładnie tak, tutaj jak mamy ten czas, to musimy sobie iść tutaj i zatańczyć emotkę. I tutaj dokładnie tak, mamy ukryty przycisk. No i w tym momencie, jak widzicie, no to tutaj mamy, wow. Widzowie, nie chcę nic mówić, ale ta mapka jest śliczna, w sensie to jak to tutaj wygląda, no naprawdę nam się to pięknie prezentuje. Ten Fortnite jest serio coraz ładniejszy, w sensie naprawdę kozacko, bo wiecie, ja nie grałem jeszcze w tym sezonie, tak jak mówiłem wcześniej. No i naprawdę kozacko to wygląda, widzowie, naprawdę jest to co najmniej kozackie. No ale dobra, w każdym razie no to właśnie jesteśmy w tym miejscu. No i musimy tu sobie tutaj poczekać te 800 sekund, czyli jest to oczywiście 15 minut. No i po prostu przy 15 minutach będziemy mogli zdobywać nieskończonego expa. Ale naprawdę jak to wygląda kozacko, wow. Widzowie, totalnie się nie spodziewałem, że to będzie tak ładnie wyglądało. Także pamiętajcie, żeby oglądać ogólnie do końca, bo potem jeszcze będzie parę trików ogólnie, jak zdobyć szybciej tego expa i jak zdobywać więcej tego expa. Więc koniecznie oglądajcie film do końca i nie pomijajcie, każdy krok po prostu będzie mega ważny. Także widzowie, nie pomijajcie filmu, także piszcie w komentarzu Ziemia, a ja wam przypinam serduszko. No i dajcie znać w ogóle, jak wam się jak na razie podoba ten sezon. Mamy tutaj 800 sekund, także widzimy się już po prostu, jak ten czas minie. No i teraz możemy sobie tutaj wpisać kodzik. No i musimy sobie tutaj wpisać 9. Więc dobra, uwaga, 9. Tutaj musimy sobie wpisać 7, także dobra, wpisujemy 7. Idealnie. I tutaj musimy wpisać bardzo krótko, czyli 2. Dobra, i musimy teraz kliknąć tutaj. I uwaga, jak widzicie, zostaliśmy przeniesieni. Jak widzicie, od razu dostajemy nieskończonego expa. Ale to nie wszystko. Tak jak powiedziałem, oglądajcie teraz do końca uważnie każdy moment, bo to, co teraz dostajemy, to jest dopiero początek do czegoś większego, widzowie, naprawdę. Także dobra. Dobra, więc na samym początku musimy się udać dokładnie w to miejsce. Także dobra, lecimy. Może nawet mi się uda tam wlecieć i nie będę musiał używać grapplera. Uwaga, udało się, dobra. I musimy się teraz udać tam dalej. Więc dobra. No i tutaj się już nie udało, ale spokojnie. Dobra, i dokładnie tutaj, jak widzicie, mamy ukryty przycisk, więc musimy go sobie przytrzymać. I jak widzicie, no to dostaliśmy teraz więcej expa. Ale to jeszcze nic, bo może i mamy 2500 expa, 4000, 5000. Ale to, tak jak powiedziałem, jeszcze nic, bo będziemy tego expa mieli sporo więcej. Więc dobra. I co jest? Skraszowało mi Fortnite'a. Przysięgam, że mi skraszowało Fortnite'a. Co się stało? Dobra, jesteśmy z powrotem w Fortnite'cie. I chyba nawet lepiej, bo teraz ten exp jeszcze szybciej leci. Ale dobra, słuchajcie, musimy się teraz udać w kolejne miejsce na tej mapce. Już was do niego zaprowadzę, jest ono generalnie również niedaleko i również bardzo łatwo się do niego udać. Więc generalnie jedyne, gdzie musimy iść, to teraz musimy polecieć sobie dokładnie również w to miejsce. Tylko nie do końca w to miejsce, już wam zaraz wytłumaczę wszystko. Więc generalnie po prostu musimy polecieć tutaj na dół, dobra. I tutaj jak polecimy na dół, to musimy iść dokładnie w to miejsce i gdzieś tutaj.
O, dokładnie w tym miejscu jest kolejny przycisk. Jak widzicie, dajcie tutaj chwilkę, zaraz będziemy mieli jeszcze więcej expa. No i dobra, jak już mamy po 16 tysięcy expa, 17 tysięcy, no to teraz oto 18 tysięcy, to już leci 1000 expa na sekundę praktycznie momentami. 19 tysięcy, wow, 20. Dobra, ale oczywiście można zgarnąć jeszcze więcej expa, także widzowie, oglądajcie koniecznie do końca. No i dobra, no i tutaj będzie kolejny przycisk, który sprawi, że znowu będziemy mieli więcej expa, więc no, naprawdę widzowie, jest to kozacka mapka, no i musimy iść dokładnie w to miejsce. Dobra, więc dokładnie oto w tym miejscu. Nie znalazłbym go patrząc tam. Mieliśmy kolejny przycisk, no jak widzicie mamy już 28 tysięcy expa, 30 tysięcy expa, no jak widzicie mamy go coraz więcej. Dajcie znać w ogóle, jak wam się ta mapka podoba, ponieważ ja jestem ogromnym fanem, w sensie serio jest kozacka. I naprawdę tutaj można nieźle zdobyć expa, to było gdzieś tutaj. Chyba gdzieś tutaj był ten kolejny przycisk, o dokładnie tak. No i dobra, no i oczywiście standardowo da nam on znowu mnóstwo expa, mamy 40 tysięcy expa już. No widzowie, naprawdę, mapka 51 tysięcy, mieliśmy 40 tysięcy chwilę, właśnie zdobyliśmy 10 tysięcy expa, tak w ogóle 62 tysiące, co jest? Wydaje mi się, że poszedłem całkowicie źle, ale zaraz zobaczymy, bo podobno on jest gdzieś tutaj, w sensie... Że, o, rzeczywiście, jest po tej stronie mapy. Dobra, i podobno tutaj będzie tutaj taki przycisk, o, dokładnie. I dosłownie na przycisku mamy ukryty przycisk. I dobra, zobaczmy, dajmy chwilkę. I może tutaj wleci nam, nie wiem, ze 100 tysięcy może? 34 tysiące na razie, znaczy 84 tysiące, co ja mówię. No i jak widzicie widzowie, oczywiście, że zdobyliśmy kolejny level. Było to dosyć banalne, w zasadzie to prawie 2,5 level zdobyliśmy, a tak naprawdę, no, na tej mapce to ona jest stworzona po to, żebyście tam sobie zostali na tej mapce. Więc, no, na luzie tak z 10 leveli byście wbili na niej, jak nie więcej. Także co, to było już na tyle w tym filmie, także zapraszam do stawienia łapki w górę, suba, zwracam do wejścia mojego Instagrama, WesiFT. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści Ziemia serduszkuje, także piszcie w komentarzu Ziemia, a ja wam przypnę serduszko. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, ponieważ oczywiście z chęcią będę w stanie dla was nagrywać taką serię. Także dajcie znać po prostu widzowie, czy chcecie więcej takich odcinków. Ja z chęcią dla was takie coś ponagrywam. Oprócz tego, to zapraszam do stawienia łapki w górę oraz suba dzwonem, ponieważ tak jak mówiłem na początku filmu, aż 70% osób, to jest bardzo dużo, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole i dołączcie do 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a naprawdę warto, ponieważ na tym kanale będziecie mieli właśnie tego typu materiały oraz nie tylko, ponieważ będziecie mieli również materiały z nowości ze świata Fortnite czy jakichś protipów, więc naprawdę warto subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i co, zapraszam do stawienia łapki w górę i tak jak powiedziałem, no to każdy komentarz o treści Ziemia serduszkuje, także piszcie w komentarzu Ziemia, a ja wam przypinam serduszko, no i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, ponieważ mi się on serio mega spodobał. No i co, ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!